Szczęść Boże, coś wam powiem. Po 3 tygodniach od śmierci Jezusa ponownie stajemy pod Jego krzyżem. Wsłuchujemy się w Jego słowa. Niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. Po co nam kolejna matka? Czy nie wystarczy nam ta ziemska, która dała mi największy dar, dar życia? My ciągle łapiemy się na tym, że nasze myśli są ziemskie. Nieustannie szukamy tego, co cielesne, bo troszczymy się o nasze życie. Zapominamy o tym, że jeszcze jest drugie życie, życie wieczne, do którego zmierzamy, o które się staramy w różnym stopniu. To jest nasze powołanie, żeby zrealizować drogę do nieba. Drogą jest służba Bogu i człowiekowi poprzez cierpliwe znoszenie codzienności, zmaganie się z różnymi ograniczeniami, przede wszystkim tymi, które są w nas samych. To już młodna droga miłości, która realizuje się przez nieustanne przekraczanie siebie. W tej drodze potrzebujemy tej Matki Duchowej, która swoją postawą przypomina nam o tym, co ważne. Pokazuje nam, jak kontemplować Boga, jak Go poszukiwać wokół siebie i innych. Szukać Go nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że nie ma Go tu. Przecież pod krzyżem Maryja widziała opuszczone miejsce. Miejsce pełne smutku, grozy, śmierci. A mimo wszystko widziała także w tym działanie Boga, który czynił w tym momencie wszystko nowe. Maryja uczy nas posłuszeństwa, którego sama także się uczyła, kiedy Jezus mówił: moimi braćmi i siostrami, matką są ci, którzy słuchają i wypełniają Słowo Boże. Przy krzyżu podejmuje się zadania ważnego. Od tej chwili będzie sprawować opiekę nad tymi, którzy należą do Chrystusa. My nie musimy rozumieć woli Bożej. I zrozumienie przychodzi znacznie później. Najważniejsze jest zaufanie do woli Bożej oraz zaangażowanie się w jej realizacji. I tego właśnie uczy nas Maryja, nasza duchowa matka. Jej duchowy syn, ten co był również przy krzyżu, święty Jan, opisuje ją w Apokalipsie jako wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Bo to, co się wydarzyło pod krzyżem, to nastanie potęgi i królowania Boga i zbawienie jako dar dla ludzi. I Bóg, dając nam wszelkie dary, talenty, zdolności, zadania, udziela nam także wszelkich możliwości, byśmy zrealizowali swoją drogę do nieba. Bowiem uzdolnił nas do uczestnictwa w dziale świętych światłości. Dał nam światło, które wskazuje jasno kolejne etapy naszego życia. Jezus, dając nam Matkę, daje nam swoją miłość. Uzdalnia do przyjmowania i dodawania. Uzdalnia do podnoszenia z największych upadków i zaczynania wszystkiego od nowa. Uzdalnia do kochania tą samą miłością, którą kochał On. Szczęść Boże.